A za chwilę przystąpimy do stwierdzenia kworum. Panie marszałku, Wysoka Izbo, przed chwilą pani poseł z Opolszczyzny powiedziała, że rząd nie wypłaca zasiłków. Otóż, szanowna pani poseł, chciałem powiedzieć, że na dzisiaj na godzinę 8 rano 21 800 osób otrzymało zasiłki do 8 tysięcy złotych. 59 tysięcy rodzin otrzymało zasiłki, ale proszę spokojnie, 59 tysięcy rodzin otrzymało zasiłki w wysokości 2 tysięcy. 22 tysiące osób wypłacono zasiłki w wysokości 1000 zł. Rozpoczęliśmy wypłatę zasiłków do 100 i do 200 tysięcy, 660, ale pana, proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić. Czego wstyd? Panie ministrze, Ministerstwo Finansów kontynuuje. Przekazało nam wszystkie środki. Środki są gotowe do wypłaty. W tej chwili są oszacowane przez Komisję Społeczną i w każdej chwili czekamy na wypłaty środków, które powinny trafić w wysokości 100 i 200 tysięcy. 660 rodzin otrzymało zasiłki w tej chwili do 200 tysięcy złotych, z tego 187 rodzin w województwie opolskim. Czekamy na kolejne wnioski, które mają płynąć z gmin. Dziękuję bardzo. Nie było tu... Ja bardzo rozumiem, tylko że chcecie państwo odnieść się do wypowiedzi, ale tu nie został złożony wniosek formalny, a bardzo twardo pilnujemy tutaj reguł. Rozumiem, że pani prosi, pani poseł. Staram się, miała pani prawo. Rozumiem, że została pani źle zrozumiana, ale ja tego niestety nie dostrzegłem. W którym momencie została pani źle zrozumiana? Ponieważ... Nie. Toczycie państwo w tej chwili... Proszę posłuchać mnie, pani poseł. Toczycie tutaj debatę merytoryczną. Rozumiem, że jedna strona uważa, że druga strona kłamie. Regulamin Sejmu nie zabrania kłamać. Kłamać zabrania etyka. Kłamać zabrania etyka. Więc ja rozumiem, ale to jest dyskusja merytoryczna. To jest dyskusja merytoryczna. Zrozumiała... Ona jest szalenie ważna. Ale ma pani tę możliwość na przykład w pytaniach bieżących, które na tej sesji Sejmu również nasz klub zgłosił. Może pani zapytać, może pani uzyskać odpowiedź. Nie może pani zabrać w tej chwili głosu, pani poseł. Nie ma takiego trybu, w którym mógłby pani na to pozwolić. Nie ma. Nie, pani poseł. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę wrócić na miejsce. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy. Pani poseł, proszę opuścić mównicę. Poproszę o przywoływanie do porządku, bo chyba inaczej nie dojdziemy do ładu z panią poseł. Pani poseł, proszę opuścić mównicę. Pani poseł, proszę opuścić mównicę. Pani poseł, przywołuje panią do porządku po raz pierwszy. Nie, pani poseł. Pani poseł, proszę opuścić mównicę. To jest moja ostatnia prośba i za chwilę przystąpię do działań regulaminowych. Proszę opuścić mównicę. To nie jest Sejm szlachecki z XVII wieku, to jest Sejm X kadencji Rzeczypospolitej Polskiej.